Czechy. Furgonetka wjechała w ludzi na przystanku. Czechy. Furgonetka wjechała w ludzi na przystanku. 6 osób rannych. Groźne zdarzenie w stolicy Czech. Furgonetka dostawcza wjechała w stojących przy przystanku tramwajowym ludzi i zraniła 6 osób. Dwie z nich są w stanie ciężkim. Na miejscu wylądował śmigłowiec pogotowia lotniczego. Według informacji rzeczniczki praskiego pogotowia ratunkowego Jany Pocztowej lekarze udzielili pomocy 6 poszkodowanym. Dwie osoby trafiły do pobliskiego centralnego szpitala wojskowego, gdzie zostały podłączone do respiratorów. Pozostali ranni, których stan jest lżejszy, trafili do innego szpitala. Policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia, poinformowali w sieci społecznościowej, że jego przyczyną była nagła niedyspozycja zdrowotna kierowcy furgonetki.